jest droga na winniki. Na prawo widzimy las winnicki. To są już pola czyszeckie, zaczynają się. To jest rzeka Maruńka. Widać, że jest uregulowana, nie jest dzika. Teraz po prawej stronie zaczyna się miejscowość Czyszki. W oddali widać cerkiew. Cerkiew. Mamy taki troszeczkę zachmurzony dzień. To jest panorama Czyszek. Mamy dzisiaj 16 października 2008 roku. Cały czas oglądamy Czyszki od strony winnic. To jest kierunek na droga na Kijów. Teraz widzimy samochód, którym żeśmy przyjechali. Janka Hacuś i Janek Moździerz. Po drugiej stronie drogi jest dalsza część Czyszek. Dużo nowych domów pobudowanych. To wszystko przejeżdżające samochody, jest bardzo duży ruch. Jest godzina 9:30 czasu ukraińskiego. Także wszyscy zdążają w różnych kierunkach. Zaczął się normalny dzień pracy. Tutaj, co Państwo widzicie, to jest wiadukt nad Maruńką. A to jest dokument, że jesteśmy w Czyszkach, a nie gdzie indziej. Wjeżdżamy do Czyszek. To są Czyszki Górne. Lewa strona od wjazdu, od głównej drogi. Tu już zaczynają się pola czyszeckie. Ziemia, tak jak nam rodzice opowiadali, niesamowicie piękna, ciemnobrązowa. Za drogą są wólki. Po drugiej stronie drogi w głównej są Czyszki. Pola czyszeckie. Zobaczcie,
Jaka piękna skiba. Dalsza część Czyszek. W perspektywie proszę zobaczyć, jaka to była długa wieś. Sołtys, co powiedział, to ma ponad 7 km. Po prawej stronie tych domów nie było. Są to domy wybudowane już po wojnie. Większość Czyszek przed wojną mieściła się po lewej stronie drogi. Mówimy o zabudowaniach. Między Czyszkami Górnymi a miasteczkiem wybudowana jest cerkiew. Jak widać, jeszcze jest w budowie, ale daleko zaawansowanym stanie. Jest to prawa strona Czyszek, jadąc od Winnik. Teraz dalej droga w kierunku naszego kościoła i po lewej stronie Czyszki. Jak widać, jeżdżą tu już autobusy i nasze babcie mogłyby jeździć autobusami. Tutaj widzimy gminę obecną. Właśnie z sołtysem jesteśmy w pierwszej przyjacielskiej rozmowie i jedziemy w tej chwili załatwiać plac pod kwaterę cmentarną, bo padł pomysł zgromadzenia wszystkich pomników naszych przodków w jedno miejsce i zrobienie kwatery cmentarnej.